13 latach wracasz do rodzinnego miasta. Już wcześniej grałeś w Kaliszu, było blisko, ale teraz chyba taki powrót sentymentalny do klubu, w którym się wychowałeś. No na pewno, no. Tak samo jak grałem wcześniej tutaj, to myślę, że fajne będzie to, że dużo znajomych przyjaciół, którzy się nie odwrócili po tym, jak stąd odszedłem, myślę, że przyjdzie na mecze jeszcze popatrzeć na moją grę i będzie to naprawdę fajne przeżycie. Oby z fajnym skutkiem, ja bardzo w to wierzę, żeby ten zespół szedł w górę i na to liczę. Długo musiałeś czekać na tą Superligę w Ostrowie Wielkopolskim. Praktycznie Ostrów na to czekał kilkadziesiąt lat, chyba grubo ponad 50. Ty 13 lat gdzieś tam na obczyźnie, ale wreszcie się spełniły te marzenia. No powiem szczerze, jak wyjeżdżałem, czy nawet później, jak już troszkę czasu minęło, 5-6 lat, to chyba nikt z nas nie myślał, że tutaj będzie Superliga. Zawsze ten sport w Ostrowie był taki troszkę na boku, gdzie też było dużo, jakby to powiedzieć, wychowanków, tak? Ale teraz, no co, stało się to, myślę, że trzeba o to bardzo dbać, bo to naprawdę jest ciężko zbudować. I co, będziemy z tego, myślę, tak jak i ja, zespół, jak i kibice i wszyscy nasi fani będą z tego korzystać i przychodzić bardzo licznie na mecze, do czego jak najbardziej zapraszam. Z dużym zainteresowaniem oglądałeś rozgrywki Ligi Centralnej w tym sezonie, właśnie patrząc pod kątem Ostrowi i ewentualnego powrotu do macierzystego klubu? Ja myślę, że tak, że wszyscy się w środowisku piłki ręcznej się tym interesują. Jak nie zawodnicy, to i trenerzy na pewno obserwują zawodników, którzy są znaczącymi postaciami w swojej drużynie. A kiedy miałem czas, na pewno byłem na meczach w Ostrowie. No i co, no, był to nowy projekt, który myślę bardzo dobrze się spisał, podniósł poziom tej ligi. No i cóż, no zobaczymy, jak to będzie na tle Superligi wyglądało. Myślę, po paru korektach, które będą wprowadzone do zespołu, nie będziemy zespołem do bicia. Właśnie, ile potrzeba wzmocnień twoim zdaniem i jakich, na jakie pozycje? Bo jednak no, Superliga no, zupełnie inne wyzwanie niż Liga Centralna. No na pewno. Co ja mogę powiedzieć? Wzmocnień trzeba, no jakby to powiedzieć, na każdej pozycji. Nie pod względem wzmocnień, tylko ilości zawodników, tak? Z jakąś jakością, którzy dadzą progres temu zespołowi, tak? I żeby trener miał jakieś pole manewru, bo wiadomo, po każdym meczu nieraz się zdarza, że czterech zawodników nie jest zdolnych do kontynuowania treningu w bieżącym tygodniu i wtedy jest problem nawet ze zwykłym treningiem, ale będzie tu skład szeroki. Myślę, że jeszcze paru zawodników, którzy przyjdzie, dadzą na pewno większą jakość. Bo o to tutaj chodzi, żeby ten zespół miał jakiś trzon plus dodatki i myślę, że można zrobić naprawdę fajny wynik. Pytałeś się działaczy, na kogo będą stawiać i do jakiego zespołu trafisz tak naprawdę finalnego. No wiadomo, że chcesz grać w drużynie mocnej, która będzie też walczyła minimum o utrzymanie. No tak, no po części tam wiem, co tam się będzie działo. Myślę, że to są bardzo dobre ruchy chłopaków, którzy mają jeszcze ambicje, żeby o coś zagrać i myślę, że to, tak jak już prezes wspomniał, dowiemy się w najbliższym czasie. Myślę, że wszyscy będą bardzo zadowoleni i zaskoczeni.